No hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Serrobet23. To są przygody z Metin 2. A więc gram na nowym serwerze Moria i wybrałem się do groty. Właśnie w bufce wbiłem 7.5 i chcę wbić o ten 80 level. Serwer zapowiada się naprawdę fajnie. Jest to serwer taki medium. Piszę, że hard, ale to jest dla mnie jak medium, ponieważ parę dni wbiłem tutaj prawie 80 level, właśnie teraz go będę dobijał. Ekspa trochę brakuje, ale to zaraz się dobije. Właśnie chciałem w tym odcinku pokazać wam, jak dobijam 80 level. No to dobra, zabieram się do ekspa. Wszystko się zbufuje. Na bufce mam skillę na G, jakieś tam ekustalkę. Tutaj zrobiłem sobie na 9, takie podstawowe jakieś eku jeszcze, bo on jakieś próbuje robić, wyciągnę mi pali, a metale dużo kosztują. Tak zwane kamienie Boga na tym serwie. I dropią tu szkaty Mori, dropią w nich dłonie krytyka i tak dalej. Także tutaj są kamienie duchowe, ale są też ozdobne diamenty, trzeba ich zebrać 10, żeby zrobić sączonych kamień, który robi od razu skill na P. Skilla na G wbić, to tylko wystarczy wbić na M, z M od razu przeskakuje na G. No i tak, wbijam ten level. Dobra. Potem jeszcze parę informacji podam. A, biologa tutaj się robi od razu, wszystko zalicza, nie trzeba czekać godzin, dopiero na konary trzeba czekać godzinkę. Jest level. Okej, napisało. Od 80 levela pisze, że level wbiłem. Dobra, co bym wam jeszcze powiedzieć o tym serwerze. Dropią, z metków dropią bronie plus 7, plus 8, małże, ozdobne kamienie, kamienie duchowe, które u handlarki się przerabia na kamień duch handlu, to znaczy no, kamień duchowy handlu. KD tu się ulepsza na plus 5, tylko że KD obrony to daje na plus 5, 50 obrony. No i trzeba mieć jeszcze taki magiczny kamień dusz, który dropi z metków lub ze szkat Mori. No i eks dość szybko leci do 80 levela, nie wiem, tak 4-5 dni wam zajmie, zależy jak to będzie miał czas na grę, może trochę dłużej. No to tutaj ulepszacze trzeba, dopiero można robić system ulepszeń, tu chyba są, jest tylko 3 zbroje, jest tylko niebian, coś tam jeszcze, nie jestem pewny, obczajcie se na stronie czy coś. No, no ulepszacze trzeba na przykład na stalkę, nie wiem, mam tu jakiegoś bodzia. Bodzie, mam bodzie. Zobaczycie, co potrzeba na stalkę. Na stalkę potrzeba jakieś mleczne soki. Jeszcze do tego nie ogarnąłem. Dropią z metków, oczywiście mi też tego już nadropiło. Kwiaty mam. Tak mi się wydaje, mam kwiaty. 9 ubrania nie mam, śniącego futra nie mam, mlecznego soku nie mam. A chciałbym sobie zrobić, ale to dopiero na 85. No i co bym tu jeszcze powiedzieć. Skoczymy jeszcze zaraz, skoczę sobie do M1, to mało pierścień teleportacji, jest fajny, w miarę ogarnięty. Ekspowiska są, wszystko, wszędzie łatwo się można dostać, tylko do groty trzeba mieć 1.5, do V240, to też sobie ogarniecie, jak zaczniecie tu grać. Dużo osób tu nie gra, dopiero serwer, z tego co wiem, długo nie stoi. No, ceny w sklepach to tam ma, to nie wiem. Perły to tak po 10 kk, redka 20, 15 biała, czy tam nie wiem ile. Ubrania te ulepszacze po 5 kk, tutaj butelka wina, nie wiem czy to jest dobra cena. O, mleczny sok 1 500 000. Kasa, łatwo, jednego medal militara dostaje się na start bodzia, ale potem można sobie medalem militara czytać od razu z bojowego konia na militarnego. Stalki tutaj są po 5 kk, szybko kasa dropi, tak na początku może jest ciężko, ale potem robić za zęby orka 5 kk wpada, potem na DT można iść trochę podrobić pamiątki, to też ekstra szybko leci i kasy, a na V2 to dopiero można się dorobić. Na V2 mi kasa leciała lepiej niż na przykład na w grocie, nie? Bo w grocie ekspiłem, aż wbiłem ten bufce 7.5. Dobra, myślę, że to będzie na tyle.
na pewno nie będę z następnym filmikiem też długo czekał, bo skoro zacząłem grać na Mori, no to będę już tu grał, tak myślę. Już nie będę zmieniał tak skarpetek. Grał ze mną kolega Maniuszek, ale no, jak kolega się rozmyślił, oczywiście go pozdrawiam, bo chciał pozdrowienia. No i żeby się na ten serwer w końcu namyślił, bo tak ciągle zmienia. No to bardzo go pozdrawiam serdecznie. No i tutaj ziomków serwera, pozdrawiam Nitro, który tutaj stoi, wbił 102 level. I tutaj jakiś... No dobra, pozdrawiam was wszystkich w sumie, jeżeli oglądać będziecie moje filmiki za dużo, nie mam też widzów, Tadzia, pozdrawiam. I innych, nie? Dobra, to by było na tyle w tym filmiku. Dzięki i do usłyszenia. Hej!